is necessary, not because it is written. Dzień dobry, susły, bobry i inne jenoty, nocoty, nocoty. Lisy, borsuki, kuny, jenoty. Witam wszystkich w God of Warsie. I co robimy? Kolejny odcinek przed nami, nowy rok. Jest. Wszystko się zgadza. I mamy cele. Gdy będziesz gotowy, wróć do domu Sindriego. Oh yeah. A co tu są jeszcze przysługi? Duch rebelii? A, wróć do Durlina, dobra. No to to śledzimy. Wróćmy do Durlina, miejmy to z głowy. Będziemy mieli całego questa zrobionego. Frey, rozumiem, że to Sigrun pomogła ci odzyskać skrzydła Walkirii. No i co teraz będziecie... Wy tam, gdzie myślałem? Nie. Ale tak, pomogła mi. Powtarzała, że muszę uwolnić się od gniewu, ale... Mimo to pomogła. Dobrze, ja płynę? Płynę w tę stronę, a mam tu wrócić. Mhm, to on jest tam, tak? No dobra. Skoro możemy tędy, no to popłyńmy tędy. Wracamy do miasta? Mhm. Po chuj pytasz? A, i oni sobie tak nie żyją tutaj. Sprawiłam się tu z patrolem Einherjerów. Aha. Powinno być czysto. Nie wiem, jak wreszcie miasto. No mam nadzieję, że będzie czysto. Armia okupująca miasto skutecznie zniechęca mieszkańców do opuszczania domów. Tu? A, rzeczywiście tu. Mam nadzieję, że wróciliście posprzątać bałagan, który narobiliście. Spierdalaj. Już go nie ma. To mnie nie rozgrzesza, ale może przynajmniej pomoże. Wracajmy, bracie. No, wracajmy, ale ja chcę, kurwa, z nim o tym no, okej. Okay. To twoje? A niech mnie! Gdzieś ty... W dupie. Tak, to moje. Dawny symbol ruchu oporu. Solidarności robotników. Solidarność robotników, to taki Wałęsa nam zleca rzeczy. Przypomnij nam, że się nie poddaliśmy. Przynajmniej na razie. Przywódca rebelii, duch rebelii, ukończono. Nie sądziłem, że jeszcze go zobaczę. Gruła ma szybki runiczny atak. Aha, bo... Dobra, to będzie lepsze. Wejdziemy sobie tędy. Jaśniutko! O, proszę. Za tobą, uwaga! Co za mną? A! Dobra, tam atak tu. Ostrożnie, bracie! Dostałeś bifrostem! Tak się rozwiązuje te problemy. Chociaż kolejne starcia na ulicach raczej nie przekonają miejscowych, że mogą wyjść. Idziemy po skrzynkę, na. Freyo, tutaj. Co to jest? To dla niej? Czemu ona to zbiera? Co to jest? Rozkwit dziewięciu światów. Zacząłeś się pasjonować botaniką? Chyba mam to w dupie, wiesz? Tak, bo normalnie on by nie dał rady, kurwa, tego zrobić, nie? Dobra, coś tu się dzieje? Nic się tu nie dzieje. Czyli musimy przejść tędy. Właściwie nie wiem, czemu tędy wróciłem. Po co? Chyba po nic, tak na dobrą sprawę. Ale dobra, no. Chcę po prostu dojść do bramy jakiejś, nie? Nie wiem, czy tędy dojdę, oczywiście. Hmm.
Uwaga, z prawej! Ale oberwałem! Wszystko gra? Pa! No dobrze. Kurwa, niedobrze. Dobra, teraz ich rozpierdolić tak. Czemu nie ma Frey? Ale serio. Kurwa, trafił. Dobra, rozjebany. Ładnie rozpierdoliłem typka. Nie tylko zastanawiam, gdzie jest Freya w tym wszystkim. Bo ja jej tu nigdzie nie widzę. I mi się to nie podoba. Teraz kurwa przyszłaś. Zdobyłeś włócznie? Nie, czekaj. Brock musi mi opowiedzieć, jak no to... No dobrze, opowie ci, opowie. Będę udawać, że mnie tu nie było. Już ci kurwa Brock opowie. Kurwa, no to jest lepsze. Aha. A mogę ulepszyć, dobra. Tym razem obędzie się bez plam, prawda się? Noś to z dumą. Dobra. To fajnie, pancerz na ręce. Tu stwórz. Tu z tym nic nie zrobię niestety. Nie mam nic lepszego. Pancerz na biodra. Nic specjalnego. Kolejne gniazdo. Wszystko w porządku? Zdezynfekuję narzędzie. To mogę ulepszyć. Mhm. Ostrza chaosu. Coś mogę ulepszyć? Mogę. A włócznia? Nic nie mogę zrobić. Tarcza? Mogę ulepszyć. Ich śmierć będzie bezbolesna. I rąd odbicia też mogę ulepszyć. Zajebiście. To im zaszkodzi. Coś jeszcze do omówienia? Nic, kurwa. Jestem zajebisty. Gdzie jest brama? Kurwa, nie ma tu bramy nigdzie. Musiałbym się wrócić. Nie chce mi się wracać. Popłyniemy. Bo mogę popłynąć, nie? Kurwa, oczywiście, że tak. Kurwa, oczywiście, że tak. Freya, gdzie jest teraz Sigrun? Nie wiadomo. Ruszyła w podróż po światach, by znaleźć nasze zagubione siostry. Liczymy, że jeśli zdoła zaprowadzić ich duszę do Vanaheimu, to znajdziemy sposób, by przywrócić im niewypaczoną postać.
No to fajnie. To kurwa cieszę się bardzo. Gjallar Horn. Co to jest? Skąd pochodzi? To bardzo głośny róg i nie mam bladego pojęcia. Mimirze. Naprawdę? Nikt nie wie, skąd wziął się Gjallar Horn. Odyn po prostu pewnego dnia już go miał. Nie wiem, gdzie ja kurwa polazłem. Dobra. Tu musimy znaleźć te obrotowe gówna. Dobrze zrobiłem. Dobrze, czyli jeszcze jedno. No i tyle ich widzieli. Dobra, potrzebne mi jeszcze jedno obrotowe gówno. Żeby móc otworzyć, kurwa, skrzynię. To już było. Ale to już było. I nie wróci więcej. Za tobą, trucizna! Tam w górze! Podornik pluje trucizną! No i spierdalajcie. Czy mogę otworzyć tę skrzynię? Mogę, w końcu, dobra. Za dużo łażenia, kurwa, tutaj zbieram, kurwa, troszeczkę. Za dużo rzeczy tam myślałem. No i skrzynia otwarta. I co my tu dostaniemy? Róg, no i pięknie, no i idzie mi poziom, kurwa, w górę. Tak jest. Dłużej będę mógł ich napierdalać. Może sieć albo płuca. Nie, bez sensu. Co? Ta durna zagadka Broka. Co się powiększa, gdy z tego ubywa? Nie dam wygrać temu niebieskiemu błaznowi. Skoro tak się miotasz, to już wygrał. Kurwa, no musi być gdzieś tu jakaś brama, nie? Tu nie ma. Nie, tu nie będzie. Tu jest krokodyna. Nie. To po prostu zielone gówno jakieś. Ten twój ulubiony wiersz, bracie. Wspominałeś, że pochodzi z twojej ojczyzny. O czym traktuje? O przebiegłym generale, wojnie i zakazanej miłości. Chyba o tym słyszałem. Było tam coś o koniu, który nie był tym, czym się zdawał? Tak, ale nie tak to wyglądało. Więc to się wydarzyło. Byłeś tam. Tak, ale wolę wiersz. Dobra, kurwa, dopłynęliśmy do tej bramy. Mokradła, sradła. Okej, okay, możemy się, kurwa, przenieść do domu Sindriego. Nie powinienem pójść... A co jest Muspelheim? Zobaczmy, w której części muspelheimskiego piekła wylądujemy. Ta zagadka. Może odpowiedź to... Nic? Co się powiększa, gdy z tego ubywa? Nic. Nie sądzę, bracie. Nie lubię zagadek. Co tu jest w tym filmie? Będziesz rozrabiać, co? Wiedziałem, że w końcu skusisz się na kolejne podejście do tych prób bojowych. Na próby bojowe?
Nasiono zabrało nas do prób Surtra. Nie wiem, czy chcę próby Surtra robić, szczerze mówiąc. Dzięki za pomoc. Nie widzę, gdzie niby można by było... Dobra, a jeżeli weźmiemy ostrza chaosu... No i gdzie ten kurwa tygiel? Tu. Dobra, i co to jest? No jestem tu i kurwa co? Tego się nie da rozjebać. Nie, serio, zastanawiam się, po chuj tu idę. Nie mam bladego pojęcia. Nie mam pojęcia, co tutaj robić. Dobra, może tu? Tak? Widziałem już podobny miecz. Wiążą się z nim wyzwania. Możemy się najpierw rozgrzać. Nie chce mi się, to są jakieś takie pierdoły z wyzwaniami totalnie. Myślałem, że będzie coś tu ciekawszego. No nie, to jebać. A tu? Chyba, że wejdziemy na górę. Czy tam też są wyzwania jakieś, kurwa? Oczywiście. No tak, są wyzwania, żeby otworzyć te skrzynie. To wszystko sprowadza się do tego. Muszę te wyzwania zrobić, żeby się otworzyły te runy. Więc powiem tak. Wyjebane mam. Lećmy do domu. Ale najpierw polećmy do tych kruków. Wydaje mi się, że chyba już... Chociaż, kurwa. Wydaje mi się, że już dostanę skrzynię, ale kurwa, nie dam sobie uciąć ręki, nie? Za to. To pancerz Lundy? Daj mi go. Zaraz ci go tu naprawię. Zmienili nam duszę. Umysły zostawili. Aż te także. Cyk, Kiry skruczych łez. Bez sensu. Bez sensu. Nie podoba mi się to. Nic takiego. Dzięki naszej wiedzy. Takie dobre kruki. Tacy dobrzy świecy. Tu 20. Tu też 20? A, 20 z 48. 20 z 38, tu z 28, czyli jeszcze 8 kruków musiałbym zajebać, żeby tamte skrzynie otworzyć. Nie wiem, czy mi się to opłaca, szczerze mówiąc, w sensie, czy tam jest coś aż tak wartego mojej uwagi. No ale dobra, idźmy zatem do tego domu w końcu, kurwa, bo nie dojdziemy. Masz broń, którą możesz pokonać Heimdala. Teraz pozostaje się do niego dostać. Ano, taki mieliśmy plan. Tak. Ocalę swojego syna. Czyli pierwotny plan, według którego mieliśmy uniknąć Ragnaroku, stał się nieaktualny. To już rzecz odyna. Tak. I właśnie to mnie niepokoi. Słuchaj, bracie. To, co ci wtedy powiedziałem... To puste słowa. Owszem. Choć podejrzewam, że groźba odwetu nie była pusta. Musimy to wszystko dobrze przemyśleć. Zbytnio wybiegasz w przyszłość. Sprawdźmy, co u Sindriego. No fajnie by było, gdyby się otworzyła brama w końcu, no. Co tam zastaniemy? Niewiele się tu zmieniło. Pomów Sindrim. Sindri, tyr! No mam punkty doświadczenia, ale co z tego? Hej, chodź, zaprezentuj włócznie. Zobacz, co zrobiliśmy. Co zrobiliście? A teraz rób swoje. O, coś pięknego. Jest wyjątkowa. Co ty nie powiesz? Znalazłeś drogę do Asgardu? Nie zupełnie. A co? Miałem kilka pomysłów, ale raczej nie... Wypaliły. Bracie, co zrobimy, skoro nie znamy drogi do Asgardu?
Muszę pomyśleć. No dobra, a Tyr nie pomoże. Jestem zmęczony. O, idziemy spać? Piulkać do śpiulkolotu, Kratos? Udaj się na odpoczynek, wieczny spoczynek, racz mi dać, panie. Niespodziewanego? Zupełnie nic. Poszło gładko jak sraka ślimaka. Dobra, i tu będziesz odpoczywał? Pierwszy raz chyba Kratos mówi, że jest zmęczony. Nie, skądże? Po prostu byłem ciekaw, czy wszystko się udało. Dokąd idziesz, bracie? Spać. I tu zostawił głowę? Czyli dalej błądzimy po omacku. Licząc, że nie władujemy się prosto w Ragnarok? Taki masz plan? Spierdalaj. Kratos potrzebuje chwili dla siebie. W sumie dawno nie miał takiej chwili dla siebie. Cały czas kurwa łazi z tą głową. Cały czas jest jakimś towarzyszem. A on po prostu jest już zmęczony tym wszystkim, wkurwiony. Że dzieje się jak się dzieje. Wszystko jest na jego barkach. On sobie też sam nałożył na te barki bardzo dużo, oczywiście, nie? Nie jest bez winy w tym wypadku. Ale ma bliznowca, kurwa. Natomiast nie jest najgorzej zbudowany, nie? To jest tak zwany dead bod. No łańcuchy, łańcuchy. Boli blizna. Każdą rocznicę spotkania na wichrowym szczycie. Tak, bo zrobiłem mu ją Nazgule! Król Nazgulów mu ją zrobił, czarnoksiężnik z Angmaru. Nie możesz wchodzić pomiędzy Nazgula a jego ofiarę. No man can kill me, but I am not man. Rozumiem znaczenie tej sceny, ale uważam, że jest trochę rozciągnięta. Kratos tu wydaje się taki kurwa zagubiony, jak nie Kratos, no. Gdzie on się dostał? Kratosie. Fej. W porządku? Ona wygląda jak ta aktorka, która grała w True Blood. Nigdy nie pamiętam, jak ona się nazywa. Ta, co była taka, no nastolatką była i co tamten ją przemienił i była w sumie taką nastoletnią wampirzycą. Twój ojciec bardzo chce już wyruszać. To co, idziemy? No, a nie mam tych. Nic nie mam. No, nie mam kurwa topora? Bez sensu. Kołysanie fal, maluszku. Kto kurwa nie lubi, powiedzcie mi. Mój ojciec i ja często pływamy tą rzeką. Pewnego dnia ty też nauczysz się poruszać po jej wodach. Mieszkamy w głębi dzikiego lasu. Na
najpiękniejszej kniei w całym Midgardzie. No, powiedzmy, że najpiękniejszej. Jest tu spokojnie. No, bardzo bezpiecznie. Nie brakuje zwierzyny. Wszystkiego będziesz miał pod dostatkiem. Przyjdzie industrializm i nie będzie zwierzyny. Płyniemy teraz blisko miejsca, gdzie pierwszy raz spotkałam twojego ojca. No właśnie. Mało brakowało, a poucinalibyśmy sobie głowy. Czemu? W sumie? Ale od tamtej pory złagodniał. Przynajmniej trochę. No i mówi w chuj, nie? Kratos jest taki... Chociaż na tak lubi sobie poględzić, nie? Nadal nie okazuje emocji. No patrzę na niego z takim wyrzutem, kurwa. Już bez przesady. Rzuć mu. Podejrzewam, że to ja będę musiała cię nauczyć naszej mowy. Ojciec pokaże ci, jak polować. Albo tym też będę musiała się zająć sama. Bo najwyraźniej on potrafi tylko wydawać pomruki. No powiedz coś, Kratos. Ona go zawstydza. Nie masz nic do powiedzenia swojemu synowi? Co miałbym powiedzieć? Naprawdę nic? Powinien poznać twój głos. Powinien poznać ciebie. Kratos to jest dusza towarzystwa, nie? Totalnie. Im mniej wie, tym dla niego lepiej. Wiedza nie zawsze jest brzemieniem. Właśnie, Kratosie. Pomyśleć, że potężny bóg wojny boi się własnego dziecka. Nikogo się nie boję, spierdalaj! Nie boję się naszego dziecka, Fej. Boję się o nie. Jest niewinny. Musimy zostawić w tyle dawne błędy. Nie jesteśmy, kim byliśmy. Musimy być lepsi. Mhm. Nic się nie dzieje w tym segmencie. Jest... Ja wiem, że chcieli taką intymność zbudować, ale moim zdaniem wcale tu nie ma intymności. Jest trochę nuda i pretensje, wyczuwam. Atreus, to nasza przyszłość. To jest Loki. Pilnuj go, Kratosie. No to kurwa, go upilnowałeś, Kratosie. You had one job. Chroni nasze dziecko. Ale ma obrączkę Draupnira. Szkoda, brakuje mi tego, żeby on z nią zawalczył. Byłoby fajne, gdybyśmy mogli poznać właśnie, jak on walczy z nią. Jak się poznali. Fajny cel! Taki... Nie za paranoiczny. No i dobra, wyjdzie i co? I będzie teraz wiedział, jak kurwa do tego Asgardu dotrzeć, czy nie? Ściana? Co ty robisz, kurwa, Kratos? Mógłbyś mieć... Szkoda, że nie masz rękawic Herkulesa, które były w trzeciej części, bo mógłbyś rozpierdolić te ścia... Bardzo fajne przejście. Co ci zrobiła ta biedna ściana? Skjoldr. Tak się skupiam. Ojciec mnie tego nauczył. Pomogło? Nie.
To dlaczego się skupiasz? Chcę się wyciszyć. Heimdall ciągle próbuje mnie wkurzyć. Nie dam mu wygrać. Kto się pojawił? Zeus? Trud. Hej, to trud, nie? Nie. Kruk. Zeusa. Trenujesz beze mnie? A to dobry pomysł. Trening. Znaczy, jak dla mnie to świetne, ale czy twoja mama się na to nie wkurzy? Racja. Ale pomyślałeś o... Nie, zupełnie. I wcale nie bolało też. Słuchaj, dziadek chce cię widzieć. O, dziadek. No jasne. Dobra, to trzymaj. I pozdrów ode mnie Sif, panią Sif. Atreusie, do zobaczenia. Trud. Ta, Trud. Podoba mu się. Chłopcy z Midgardu są dziwni. Dziwni? Dziwni, ale ruchać mu się chce. Nie mogę z wami serio. Dobre to przejście jest. No i gdzie ten dziadek? Ona ma fajny miecz, taki tasak. Jogurt. Mama go lubi. Chciał jakoś pomóc. Dziadek jest w gabinecie. To na razie. No hejka. Hejka naklejka. No, jeszcze kawałek i będziemy mieli maskę całą. Coś mogę zrobić? Niezłe wyposażenie. Co ulepszyć? Nic nie ulepszysz, kurwa, bo tutaj nic nie ma. Zasoby... A, musiałbym mieć... No bez sensu, to nic nie zrobię. Dobra, idziemy. Dziadek jest w gabinecie, jak doskonale wiecie. Pokój Sif i Thor. W domu wszyscy by oszaleli, gdyby mnie tu zobaczyli. Zaraz, co ja tu robię? No wlazłeś sobie zobaczyć, jak wygląda ich pokój. Mają takie łoże, na którym się ruchają R-U-H-A-N-I-E. Ty nie rozumiesz. To bardziej skomplikowane niż myślisz. Jestem dorosła. Tu nie chodzi o twój wiek. No to o co chodzi? Bo w moim wieku Dobra, ona jej nie chce pozwolić po prostu ćwiczyć, pewnie o to chodzi. Ach, no proszę. Pan gigantyczna porażka. Serio, o co ci chodzi? Właśnie. O ciebie! Jakbyś nie załapał. Przyłazisz tu i wymądrzasz się, jakbyś wszystko o nas wiedział. Spierdalaj! Ale ja widzę tylko dzieciaka odstawiającego szop. Zagubionego, przestraszonego, bardzo, bardzo daleko od domu. Co? Nie jest tak? Dobra, spierdalaj, typie. Denerwujący jesteś i tyle, wynocha. Pusto. Może Odyn jest w bibliotece? Nie może, tylko na pewno. Skoro go, kurwa, tutaj nie ma. Skoro po ciebie posłał, no to musi. Nie rozumiem tego. Ta maska. Sprowadzenie giganta, który zabił mi synów. Po co? No wiesz, mogę ci to wyjaśnić, ale za ciebie tego nie zrozumiem. Przestań tak słuchać żony. Ta kobieta omamiła cię już do reszty. Tu nie chodzi o nią. Nie, tu chodzi o twoje ograniczenia. Pogódź się z nimi wreszcie. A teraz idź coś rozwalić, dobra? Wiesz co, już wolałem jak chlałeś. Loki, chodź tu. Milutko, tata z synkiem, kurwa. W końcu mi olśniło. Co ci olśniło? Zabiłeś to Emira. Prawda? Pierwszego giganta. Powiedz mi, da się zobaczyć lawinę? Co? Uśmiercić sztorm? No. Był raczej siłą natury, nośnikiem mocy. Byłem młody, głupi.
Dostrzegłem szansę, żeby stworzyć coś więcej. I co ty stworzyłeś? To okrutne, ale zrobiłem to, co musiałem, żeby chronić swoich. Po co ci tu dom? Co tam jest? Jeśli mam ci ufać... Właśnie ci mówię. Tuż po śmierci Emira coś zobaczyłem, szczelinę. Miejsce narodzin rzeczywistości. Spojrzałem w nią, a w środku coś było i patrzyło wprost na mnie. Jak patrzysz w pustkę, to pustka patrzy w ciebie, pamiętaj. Rzeczy, które były dla mnie niezrozumiałe, ale też prawdziwe. Gdy mnie oślepiło, myślałem, że to koniec, że już nigdy tam nie zajrzę. Właśnie wtedy znalazłem to. I pojąłem, że kiedyś to coś ukaże mi odpowiedzi. Widzisz, synu? Nie jestem twoim synem. Ja nie wiem, co mnie czeka, gdy odejdę. Dla mnie nie będzie Walhalli. Ragnarok to nie może być koniec. Muszę wiedzieć, że jest coś więcej. Bóg bojący się, że nic nie ma, że nie wiadomo, co tam jest? Taka jest prawda. Przysięgam na moje zdrowe oko. Oto prawda. Oko prawda. Ten napis tutaj jest o zimnym oddechu. Oddech, wiatr. Helheim. Na pewno Helheim. Helheim mówisz? Niech będzie. Nie wiem, kto może udać się tam z tobą. Thor? Czy córka Thora? Córka Thora. Ufam, że wspólnie udźwigniecie tę odpowiedzialność. Poradzimy sobie. Nie spapraj mi tego. O, i jeszcze jedno. Heimdall do was dołączy. Super! Idealnie. Cóż za gratka. Spierdalaj. Dla nas wszystkich. Ej, stójcie. Nie chcecie wyjść na przenikliwy mróz Helheimu bez tego. Efri Lao. To wam zapewni ciepełko. Nie ma za co. Heimdall. Mimir mówił, że nawet Odyn nie zniósłby mrozów Helheimu. Wierzysz we wszystko, co powie ten stary, co? Szkoda, że twój pierwszy wypad jest do Helheimu. To nic, i tak będzie świetnie. No pewnie. Co to w ogóle jest? Znaczy, mi się to mega podoba w tym właśnie, że God of War, że nie idziemy sami, tylko mamy drużynę w ogóle. Bardzo chciałbym nawet was kogoś... zmiancić. Niestety muszę zrobić coś dla Wszechojca. W razie jakichś kłopotów krzyczcie, żebym wiedział, gdzie szukać waszych zwłok. Znajdźmy fragment maski. W końcu mogę się sprawdzić przy prawdziwym ekspercie od Walkirii. Po pierwsze, sługi Hel nie dorastają Walkiriom do pięt. Po drugie, myślałem, że mi nie wierzysz. Jezu, już nie pamiętam, jakie on ma, kurwa, te ciosy. Sługi Hel, twoja szansa! Tak to się robi, kurwa. Wziąłeś, jakim jestem bohaterem? Tak nawiasem. Wierzę, że walczyłeś z Walkiriami, ale nie wierzę, że to dziadek dopaczył ich umysły. Ani że wywołał pustkę w Midgardzie. Albo zabił wszystkich gigantów. Pominęłam coś? W sumie to sporo. Kolejne sługi Hel! Załatwię to! Co? Mam niby tylko patrzeć? Nic z tego! Redy, jest świetny. Ale ja jestem świetniejszy. Wiesz co? Wcale nie tak trudno ich pokonać. Widzisz? Niby nie to trudno, co? Ale to ja ich pokonuję. Jakich jeszcze zbrodni dopuścił się mój dziadek? Oj, wielu. Niech pomyślę. Rozniósł Vanaheim, katował Tyra,
Zabił Groę, zabił Emira i tak dalej. Ciekawe. Skąd niby to wiesz? Od Frey i Mimira. O, czyli jego wrednej byłej żony i rozżalonego doradcy. No, she's got a point. She's got a point. Nie, nie wierzę. Albo wciskasz mi kit, albo jesteś hipokrytą, skoro mu pomagasz. No właśnie. Skupmy się na zadaniu. Dobra, kto tu na nas wyskoczy? Doki. Vadgelmiru. Nie ma przejścia. To tu pokierowała cię maska? I co mówi? Czekaj, kurwa, jak się wyciągało maskę? No, totalnie mamy tędy iść, więc... Widzisz? Okay. Więcej sług Hel! Zmierzamy w dobrym kierunku! Jasne! Jalpa! Już? No i rozjebany. Ktoś jeszcze? A, jeszcze, kurwa. Jezu, ilu was jeszcze? Już wszyscy, kurwa? Przepchnę ją. Aha, akurat. Chyba nie przepchniesz. Hej, nie gniewasz się, co? Chyba nie. Może nasze rody po prostu muszą być wrogami. No, ale nie my. Ja w to nie wierzę. Taki jest ten Atreus. Ale wierzę, że będziesz świetną walkirią. Nawet powtórzę to twojej mamie. Chociaż przeraża mnie jak nie wiem co. To bardzo miłe. No tylko jej mama chyba cię kurwa za bardzo nie lubi. W ten sposób to robi. No możemy wziąć sobie to opadające niebo. Przynajmniej sprawdzić na początek. Czy to fajna rzecz, czy też kurwa nie. Czy to fajne jest, czy też chujowe. Tędy też nie przejdziemy. Co robimy? Nie jestem pewien, ale czuję w kościach, że to właśnie tu. No dobra. I co mi to dało? Może da się już przejść. Wróćmy na dół i sprawdźmy. Dokładnie tak zrobimy. W ten sposób. A teraz w prawo. Widzisz, jaki jestem kurwa mądry? Prosto w grupę słuchaniel. Na nich! Chcesz obejrzeć? O, Rety! A to co? Odbiór! Powolnie go najpierw! Jelpa! Nie, dam radę! Uwaga! Ała! Jelpa! No i rozjebany, dziękuję. Paskuda. Pewnie, że paskuda, kurwa. A jakby inaczej? Świetnie, chodźmy. No chodźmy. Kurwa, no to idziemy. Pych. Ano to maska.
No więc przez te budynki trochę trudno zrozumieć sygnały maski, ale chyba zmierzamy w dobrym kierunku. Bardzo dobrym kierunku, ale ten kierunek sprawdzimy w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście tutaj ze mną. Trzymajcie się, buziaki, pa, pa.